Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć. Robimy kawę w ciągniku. Zaraz się dowiecie tam, o co chodzi, tylko musimy podłączyć kabelek. Już jakiś czas temu wsadziliśmy do ciągnika taki widoczny tutaj ekspres do kawy, piekarnik, patelnia jeszcze do tego. Jeździliśmy sobie z kawą, jajeczko smażyliśmy i to jajeczko trochę nam popsuło plan, bo właśnie mieliśmy zrobić z tego filmik. Kupiliśmy przetwornicę, bo ten sprzęcik jest na 24 V do auta ciężarowego dedykowany, także wiadomo. Przetwornicę mieliśmy, ale trochę była za słaba i nam się wzięła, spaliła przy smażeniu tego jajka właśnie tutaj na tej całej patelni. Ale no już przetwornicę musimy jakąś lepszą załatwić. A chcieliśmy nagrać wam filmik z tego, może ktoś sobie taki pomysł wykorzysta, też do auta, do ciągnika wsadzi taki sprzęt. Także nie wiem, kawę robimy, pokaż tutaj, wsypujemy. Już tam tak na szybko przeciągnęliśmy z Estralisa tutaj przedłużkę, kabel, łyżeczkę, no a jak? Trochę mało, źle się nabiera. Raz. A już wyciągnął się sitko? Dwa już. Dwa. Trzy. Cztery chyba na nas wychce. A, no zaraz i lepiej, czy to może da? Nie. Aj. Mogłem wyciągnąć, ale już to. Dobra. Także kawka była fajnie, sobie jeździliśmy, tam się coś robiło, weź piło, dobra, włączymy ekspresik. Lubicie takie, widzę, nietypowe akcje, jakieś dziwne filmiki, no to tam coś nakręcimy, zobaczymy. Może kiedyś jak ktoś nas odwiedzi, kawę z New Hollanda się napije, pogadamy sobie coś. Można i tak. No, zobaczymy ile to będzie się tutaj robiło. W sumie nie wiem, nigdy nie mierzyliśmy. Zawsze się tam gdzieś puściło. Ale już, nie coś robiło do parę minut i się tam kawę napiło. Także kubeczki mamy, cukier, no, mamy wszystko jest. Tutaj ekspres idzie. Piekarniczek powiem wam, jak kiedyś próbowaliśmy, ale to jeszcze w aucie, bo ten cały sprzęcik leżał w domu ileś lat, tak sobie o nim teraz przypomniałem. Tutaj piekarnik, gdzieś tam w trasę jeździliśmy. Iwekiem się wrzuciło kiełbasę, tak pachniało później na rozładunku, chłopy jak poczuły, to wszyscy tam patrzyli, co to się dzieje. No, coś się gdzieś dzieje. Pomalutku. Trochę krzywo stoi ciągnik i nam tutaj nie zalewa całych fusów do końca. Jakbyście chcieli, to nawet i do 30 można takie coś zamontować. A może i nawet łatwiej, bo jest więcej pola do popisu. A tu w kabinie no mamy na skrzynce taką gumką go na w czasie jazdy, w czasie roboty się przypina, żeby to nie skakało. Oj, i chodzi. O czymś miałeś mówić? Miałem mówić o takim czymś. Tam, jak wiadomo, filmik ostatnio był z 30. Naczepę ciągnęliśmy, niektórzy się tam bardzo dziwili, że to daje radę. No nie, to nie jest takie aż ciężkie, jak się wydaje. W tytule napisaliśmy 11 ton, ale tak to była masa całego zestawu. Tak naprawdę później sobie dokładnie liczyliśmy, że ponad 12 cały zestaw waży. 12,300 ton. No, jakoś tak. Bo naczepa waży gdzieś ponad 7 ton, no 7,5 jakoś tak. Bo ma coil muldę, to kto nie wie, to jest taka mulda w środku, w podłodze, ściąga się tam część podłogi, wozi się rolki ze stalą, blachy, takie okrągłe zwoje i tak dalej. I ta naczepa jest trochę mocniejsza przez to i swoje też waży. No wózek waży 2800. No i czapek. Czapek, z którym no 2 tony myślę będzie ważył, nie wiem, nigdy nie ważyłem, a dane to tam różnie podają, a tur jest też i tak no nie wiem do końca. Ale no szło to szóstką śmiało, bez problemu, tam na koniec już w tym filmiku była góreczka i nie było już tam mocy wystarczająco, dusiło, to przerzuciłem na piątkę. Na pole wjechałem sobie zawrócić, spróbować z ciekawości, bo
bo i tak musieliśmy wrócić, bo na początku był New Holland, mówię, dobra, jak się zakopie, to wrócimy na pieszo po New Hollanda i no i tak trzeba było zrobić, no bo już się nie dało zawrócić, także tam pisaliście, żeby belką dociążyć czy coś, no pewnie, no robi się takie patenty, ale tam nie było konieczności. Nie było konieczności, to było tylko dla zabawy takie coś, tam w sumie niewiele mu brakło, ośki już złapały przy skręcie, z początku jak widzieliście tam ładnie sobie radził nawet jakoś, czwórka i pełny gaz. No. Później na trójkę już przerzuciłem, a to na polowe biegi też w 30 to tak szybciutko się nie da. W sumie się tam nie przykładałem jakoś zbytnio, bo to z góry w ogóle nie wierzyłem, że to się uda. Było założenie, że to tam wsiądzie. Także nic. Też ktoś tam pisał właśnie, że 80 ciągał 25 ton, że to szło sobie fajnie. No to powiem wam, że też tak kiedyś robiliśmy. Jak nie było jeszcze tak ciągników New Hollandów, były 80, 2 i 12, to ciągaliśmy 912 albo z zetorem 80-11 przyczepę 3-osiową, 23 tony zboża na nią maksymalnie wchodziło, tak jej masa była też gdzieś myślę pod 7 ton, bo to wywrotka była taka dwustronna i jeszcze mieliśmy taką sztywną kiedyś, ale to tam ona już też sprzedana. No to powiem wam, 30 ton taki zestaw do 80 to też sobie radziło jako tako, no 23 tony ładunku i no to prawie tonę mniej jakby tak legalnie ładować na auta, na ciężarowe. Co my tu mamy? O, już jedna jedna szklanka już myślę zaraz będzie. No to, ale no, to może nie będziemy czekać nie. Na dwie, nie? A czemu na dwie nie? No nie wiem, zależy ile to będzie już tam szło. Nie wiem, no. Jedną pokazać. Także nie wiem, coś... Chyba, że masz coś dużo do powiedzenia. Właśnie nie wiem, coś jeszcze miałem mówić. Tam parę było komentarzy takich, które prowokują nas do kolejnych filmików takich, ale to nic nie zdradzimy, to dopiero się przyznamy, jak filmik wejdzie na kanał. Szykujemy się do niespodzianki na koniec roku, z którą mamy dużo problemów też, bo to jest takie już trochę... Jednym z poprzednich vlogów było o tym no, mówione. Organizacyjnie trudne. Dużo montażu będzie, dużo nagrywania, dużo w różnych miejscach no. I przygotowań dużo. Także musimy sobie wypić kawę, pomyśleć. Tak. Się tylko tu laptopa brakuje. No, laptopa jeszcze weźmiesz. Jajka dzisiaj nie smażymy, bo to szkoda czasu, to już trochę dłużej wtedy takie coś trwa, bo to wiadomo, jest no 24V, to ciągnie tego prądu, a Iveco tam chodzi właśnie, stoi trochę czasu, kierowców nam brakuje i nie ma komu jeździć, auto stoi, to przy okazji bierzemy ten prąd, odpaliliśmy, niech się tam dobrze doładują akumulatory, niech się przepali. I, no i tyle, no kawkę zrobimy i później wypijemy i dalej do idziemy roboty. Coś tam robić. Orania mam jeszcze trochę, nie wiem czy coś może jeszcze nagram gdzieś, ale jakby było takie coś, że popada śnieg i będę orał, to myślę, że warto nagrać taką śnieżną orkę, to jest jeszcze takie dosyć ciekawe, w sumie rzadko miałem okazję tak orać w śniegu. To nie wiem, może zrobimy chwilę cięcie i sobie tutaj wtedy nagramy jeszcze jak kawkę będziemy pili, bo tak gadamy, no. A kawa się robi, też czekamy. O, trochę wody za mało mieliśmy, już nam tu bulgocze, ale dobra, wyłączymy, bierzemy dzbanuszek, szyby parują, kurde, no, bo to gorące. Trzeba wyjdzie. Niech to ścieknie do końca. Tego ale jeszcze nie graj. Mamy pomysły, popatrzcie. O kurde, się skropliło. Gawka elegancka. Po pół kubka będzie, nie? No i jak wyjdzie to? Zobaczymy. Inne rzeczy się czasem polewa, to i może z tym wyjdzie. Prawie. No, trochę tu. Prawie równiusieńko. Dobra, cukru więcej dosypiemy. Dobra. Cztery łyżeczki nie mieszać, tak? Nie, no ja... Aha! No, dlatego. Myślałem, że te cztery mi chcesz posłodzić. Nie, wsyp po dwie tam. W sumie to jedna łyżka, to nie wiem po co. To my się tu gościć nie będziemy, my tu tylko... A wiesz, kulturka. No, sypnij mi sobie, pomieszaj i tyle. To trzymaj, ty już mieszaj, bo... No, bo ty czas oszczędzasz, idę na każdym kroku, nie?
Jak sprzęt kiedyś tam udoskonalimy, może to coś przy akcji nagramy. Będzie, będę robił vloga, kręcił, a tu o, kiełbaska się już zrobiła, jajeczko, kawka. Mamy komplecik, śniadanko, staniemy na 10 minut, zjeść sobie i poszli dalej orać czy coś, nie? Dobra, łyżeczki trzeba wyciągnąć. Czekaj, dajmy tu, to i tak trzeba będzie mieć. Bo tak, no. A, jeszcze parę kropel robili. No mówię, jakby ci zaraz pokapało, by się kleiło. Ja wiem, ty oszczędny jesteś. Tak, tak. Popatrzcie, no kawka. No, jest. Próbujemy. Bardzo dobra. No także... Fajnie, bo do zimnego kubka wlana to nie jest taka gorąca. No, taka akurat jest. Tak, sam raz. Nie wiem, jaką to temperaturę tam daje też, ale no gotować się gotuje, bo tam... Kawę parzy, parzy, czego więcej trzeba. Co to ludzie nie wymyślą? A jeszcze czego inni nie... O, wiem, gdzie to możemy zamontować. Gdzie? W bizonie jest 24 V. Kurna! Na żniw, ale to się nam zakurzy jak trochę. Chyba, że klimę założymy w kabinie, w nowej kabinie płockiej, nowego typu, jest fajnie dosyć, jak się pozamyka tam, także... Może wtedy... Albo jego jakoś uszczelnić. Do worka foliowego no. Zawiązać. Zatrzymać się na chwilę. No, jeszcze sprzęt paruje. No. Później nam mróz jest. Ciągnik już dzisiaj chyba nigdzie nie będzie nic robił. Wszystkie te szyby zamarzną. Jak ja tego nie lubię. Taka, taka zapara ostra, zaparowane te szyby. No nie, nie. Ale jakoś się tam później dostanie po dupie, to się zagrzeje. No. Właśnie robię teraz mani tu dużo, nie mam czasu jechać orać. To tak znaczy wygląda ten wie. No. Ale no, nie będę mówił przy kawie, co wiozłem ostatnio, bo może niektórych brzydzi tam. Widzieliście niektórzy, kto tam oglądał. Siedzę sobie przy komputerze ładnie, coś tam robię, patrzę, cna pod grzecie, myślałem, że padnę po prostu. W podsumowaniu w agrosnapach. Oczywiście. Właśnie nie wiem kiedy. Mamy parę filmików zaplanowanych, a w sumie Filip, to by już można gdzieś myśleć o tym też. No, o wszystkim trzeba myśleć naraz. Bo teraz mamy taki młyn trochę. Różnych parę filmików. Ale zobaczymy. Poradzimy sobie. Chyba. Ciekawe, czy jakieś są też takie na 12 V może, jakby ktoś tam potrzebował, a może ktoś wie, da znać nam jakieś tam jeszcze ciekawsze wynalazki. Nie, nie wiem, co my tu jeszcze, mikser? Nie, miksera. A mamy też taki pomysł, jak to zrobimy, wszystko będzie grało, to upieczemy tutaj ciasto. Zobaczycie jak, nic nie mówimy, ale ciasto, jak sprzęt będzie grał już tutaj wszystko ładnie, pięknie, to wtedy upieczemy ciasto. No, także nic no, kawkę pijemy sobie. No, już się kończy pomaleńku. Chyba trzeba będzie kończyć, nie wiem tam ile czasu wyszło. Parę minut się złapało. Także tam piszcie w komentarzach jakieś ciekawostki, może jak pytania. Jak się podoba. Napiszcie jeszcze jakieś może takie wariackie pomysły, my chętnie zrealizujemy, jak ktoś coś podrzuci. Różne są pomysły. Także trzymajcie się, cześć. No, na razie. Dobra, tu mówisz jest, tylko zaizolujemy se tam, nie? Trzeba drzwi zamykać.